Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Woźniak i pracuję w gabinecie numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie. Obiekt, w którym się dzisiaj znajdujemy, to Pałacyk Czapskich. Główny budynek oddziału, który nosi nazwę Muzeum imienia Ameryka Hutten-Czapskiego, najstarszego i największego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Zanim przejdę do nie wykładu, a raczej warsztatu, bo takie było moje zamierzenie, żeby raczej spotkać się na zasadzie trochę warsztatu, chciałem parę słów powiedzieć o samym muzeum. Dlatego, że jest to muzeum z jednej strony o długiej metryce, już ponad 100 lat funkcjonuje, ale jest z drugiej strony muzeum bardzo świeżym, muszę powiedzieć nowym na mapie Krakowa, bo otwarte zostało w 2013 roku, po 70 latach nieobecności na tej muzealnej mapie Krakowa. Jest to muzeum niezwykle istotne, bo jest tu przechowywana najlepsza istniejąca kolekcja monet, medali i banknotów polskich. Jedyna taka kolekcja, jaka powstała w tym kształcie, mogącym powiedzieć, że jest ona najbardziej zbliżona do kompletności. Kilka słów warto poświęcić jest osobom, które stoją u zarania tej obecnej jakości kolekcji, czyli Ameryku Hutten-Czapskim, wybitnym polskim kolekcjonerze, numizmatyku przede wszystkim, który zebrał, poświęcając prawie całe swoje życie, niezwykłą kolekcję liczącą 11 tysięcy obiektów, którą tę kolekcję opracował, którą tę kolekcję miał w zamiarze udostępnić publiczności, czego nie doczekał, ale o tym jeszcze za chwilę. Osoba niezwykła o wielu talentach, osoba bardzo mało związana z Krakowem, bo urodzony na Mińszczyźnie, poddany carów rosyjskich, urzędnik carski, niezwykle bardzo wysokiej rangi, który poświęcił dużą część swojego życia, tego zawodowego, na pracę w carskich urzędach, ale drugą tą część poświęcał tworzeniu kolekcji przede wszystkim monet, medali, starodruków i wszelkiego rodzaju poloników, które miał w zamiarze jakby scalenia po tych nieszczęściach, które spotkały i które był świadkiem, które spotkały Polskę, czyli po powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym. Czapski posiadał możliwości finansowe, dzięki którym mógł skupywać te obiekty i tworzyć z nich kolekcje. Pod koniec życia, jak się okazało, w roku 1894 przybył do Krakowa, miasta, z którym żadnych związków rodzinnych nie posiadał. To był szlachcic wywodzący się z szlachty pomorskiej, zamieszkały właśnie na Mińszczyźnie, ale wybiera Kraków jako miejsce, w którym chciał chciał osiąść, chciał kolekcję swoją zaprezentować i przybywa tutaj wraz z małżonką Elżbietą z baronów Meyendorfów, później Hutten-Czapską, towarzyszką swojego życia i osobą niezwykle ważną w całej tej historii, niezwykle zasłużoną, o czym też za chwilę. Emeryk Hutten-Czapski w 1894 roku przybywa do Krakowa. W roku 1896 w sierpniu umiera, więc ten czas bytności w Krakowie był bardzo krótki. Kupuje ten pałacyk, w którego dawnych piwnicach obecnie jesteśmy, rozpoczyna dobudowę muzeum, prywatnego muzeum do budowy do tego pałacyku i nie doczekał otwarcia tego swojego prywatnego muzeum. Rolę kontynuatora przyjmuje Elżbieta z Meyendorfów, osoba, tak mówiłem, niezwykle zasłużona dla Polski, bo ona doprowadza do dokończenia tego muzeum, do zakończenia dzieła katalogowania zbioru, wydaje kolejne katalogi
związany z kolekcją Czapskiego i w końcu wywiera nacisk na rodzinę, w wyniku którego rodzina Czapskich zdecydowała się przekazać całą kolekcję Czapskiego wraz z muzeum prywatnym już działającym w 1903 roku przekazać miastu Kraków, a miasto Kraków przekazało swoje Muzeum Narodowemu. Osoba niezwykła, nie mówiąca po polsku, Niemka, urodzona w Sudenbach, to jest pod Rygą miejscowość, z rodziną zupełnie z Polską niezwiązaną. Ciekawostka, jej dziadek Otto von Stackelberg ratyfikował pierwszy rozbiór Polski i był namiestnikiem wspólnie z, czy współrządcą Polski po tym pierwszym rozbiorze razem z Stanisławem Augustem Poniatowskim, absolutnym polakożercą. Mówię oczywiście o jej dziadku Ottonie von Stackelbergu. Mijają dwa pokolenia i mamy osobę, która o tej żeni się z Polakiem i która dla Polski okazała się niezwykle zasłużona, bo kontynuuje to dzieło uratowania tych polskich zabytków. Muzeum w 1903 roku przechodzi na, staje się oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Do 1939 roku funkcjonuje z powodzeniem. Wojna przerywa to funkcjonowanie i, tak jak mówiłem, 2013 rok po kilkuletnim remoncie dopiero pozwolił na ponowne otwarcie w muzeum. Kolekcja oczywiście też się w tym czasie zmieniła. Mówiłem o 11 tysiącach obiektów schodzących w skład kolekcji Ameryka Hutyn-Czapskiego, oczywiście tylko o numizmatach. Dzisiaj nasza kolekcja liczy no, już ponad 120, około 130 tysięcy. Ona się niezwykle dynamicznie zmienia. To jest jedyna kolekcja, która w przeciągu swojego trwania, cały czas się rozwija. Jedyna polska kolekcja muzealna, która przetrwała II wojnę światową, można powiedzieć, bez żadnej straty. Wszystkie inne ważne kolekcje numizmatyczne zostały albo zniszczone doszczętnie, albo wywiezione, głównie do Rosji, albo zostały uszczuplone czy ogołocone z obiektów najcenniejszych. To jest jedyna kolekcja, która szczęśliwie przetrwała, która niezwykle dynamicznie się rozwija. Od roku 2000 przybyło nam około 30 tysięcy obiektów. To jest ogromna dynamika rozwoju tej kolekcji, a to są osoby, które stoją jak gdyby u jej początków i niewątpliwie można powiedzieć najbardziej zasłużone. To spotkanie dzisiejsze oczywiście będzie poświęcone numizmatyce, dziedzinie, która jest tutaj jak gdyby najważniejsza w tym budynku, tutaj nie da się ukryć, tutaj numizmatyka króluje, ale chciałem się na tę numizmatykę trochę inaczej popatrzeć i zobaczyć ją troszkę w innym świetle, pokazać tych numizmatyków, którzy zazwyczaj kojarzą się z osobami przyklejonymi niemal do lupy, którzy badają każdy szczegół monety, którzy są, że tak powiem, w tym bardzo bliskim kontakcie, co jest oczywiście w pewnym sensie, jest to prawda, ale popatrzeć się na to badanie monet, na te potrzeby, które wynikają ze współczesnych różnych problemów, gdzie nie tylko oko jest istotne w pracy nad monetami, gdzie trzeba uruchomić niemalże wszystkie zmysły. Stąd też i ta pomysł na to, żeby to spotkanie troszkę w sposób warsztatowy potraktować. Nie będziemy tu mówić o całej historii numizmatyki, chociaż tytuł trochę tak sugeruje. Mówimy z bydłem, gdzieś początkami tego pieniądza po polimery, czyli gdzieś czasy współczesne. To jest ponad 2,5 tysiące lat historii, rozciągłość geograficzna, cały świat. Więc mimo, że będę się starał utrzymywać, powiedzmy, chronologię w czasie mojego wykładu, nie zawsze się to uda, to
Będzie to zdecydowanie skakanie po tematach, po epokach, po rodzajach pieniądza, po krainach geograficznych, ale mam nadzieję, że to wyda się Państwu interesujące. Oczywiście ciężko jest mówić o początkach pieniądza, bo pieniądze może być wszystko. Jest pieniądzem wszystko. Trudno jest też powiedzieć, kiedy pojawiła się potrzeba stworzenia przedmiotu, czy stworzenia jakiegoś systemu, który pozwala na wymianę dóbr. Dopóki żyliśmy w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach samowystarczalnych i nie wiedzieliśmy o tym, że ktoś ma lepiej, to zapewne ten pieniądz nie był potrzebny. W momencie, kiedy wchodziliśmy na coraz wyższy stopień ucywilizowania, coraz więcej umiejętności nabywaliśmy i pojawiały się grupy, których zaczęły się specjalizować, te były lepsze w zbieraniu, te lepsze były w polowaniu. I dochodziło do kontaktów tych grup, ze względu na to, że te grupy ludzkości były coraz liczniejsze, zajmowały coraz większe tereny. Okazało się, że jest potrzeba tej wymiany. To już nie wyglądało wtedy tak, że kto był silniejszy, ten po prostu zabrał temu, co jest słabsze, bo gdyby tak, że powiem, tak to miało wyglądać, to by ta ludzkość wyginęła w pierwszych chwilach swojej obecności na Ziemi. Te grupy agresywne nie były w większości, jednak wydaje się, że większość była nastawiona na tę pokojową wymianę, skąd się pojawiały różne pomysły na to, w jaki sposób się można z kimś wymienić. Oczywiście podstawą był barter, towar za towar. Towarem mogło być wszystko. Zapewne pojawiły się też w pewnym momencie usługi. To z jednej strony mówimy o początkach pieniądza, a z drugiej strony jest to rzecz, która towarzyszy nam do tej pory. Umowy barterowe polegające na wymianie usług są jak najbardziej popularne, realizowane. Także tu choćby na gruncie muzeum i ten towar za towar to była wymiana, która była w nieodległych czasach była prowadzona, gdzie pieniądz stracił wartość. Tak było w okresie PRL-u, kiedy można było mieć pieniądze w portfelu, a one tak naprawdę nie miały siły nabywczej, albo nie było co za nie kupić. Znana scena z filmu Brunet wieczorową porą, gdzie linkę do sprzęgła od syrenki zamawia się w sklepie mięsnym w zamian za obietnicę pomocy przy zakupie wózka dla bliźniaków, a ten wózek można było załatwić w kwiaciarni. To jest sytuacja, która pokazuje, że ten pieniądz tak naprawdę nie do końca jest potrzebny i jeśli go nie ma, pojawiają się inne formy zaspokojenia potrzeb. Czyli po prostu taka pierwotna wymiana towaru za towar, usługi za usługę. Oczywiście istnieją próby powrotu w niektórych miejscach na Ziemi do wymiany towarowej czy wymiany usług. Na wyspy Vanuatu, te 83 wysepki na Pacyfiku, raj na Ziemi i właśnie idąc za potrzebą utrzymania tego raju na Ziemi, miejscowe władze w 2006 roku wprowadziły, czy zaczęły proponować odchodzenie od tego pieniądza takiego już, którym my się posługujemy i przejście na gospodarkę wymienną, na wymianie towarów i usług. To były zalecenia dla urzędów, dla szkół, żeby w ten sposób się rozliczać. Świnie były w cenie wówczas, w zależności od tego, ile miały kły zawinięte, miały mniejszą lub większą wartość. To była jakaś próba odpędzenia tego kapitalizmu, który wchodził na te wyspy wraz z zainteresowaniem turystów. No, oczywiście Vanuatu mają swoją własną walutę, ale to była taka próba jeszcze podparta oficjalnymi rozporządzeniami przywrócenia takiej pierwotnej formy wymiany. Jako ciekawostkę tylko jeszcze przypomnę, czy powiem o
innej formie pieniądza, która funkcjonowała jeszcze w XX wieku. Nie wykluczono, że nadal niektóre transakcje są w ten sposób załatwiane. Wyspy Jap, pieniądz przedmiotowy w postaci ogromnych, można powiedzieć, młyńskich, koło formie koła młyńskiego, czasami o średnicy 2 metrów, olbrzymie kamienie, które po prostu służą do wymiany. Można otrzymać w zamian, przykładowo za kurę, taki kamień. Oczywiście ja z nim nic nie mogę zrobić, wziąć do domu, schować, ani nic, on sobie po prostu tu stoi, ale jest świadomość w społeczeństwie, że ja za ten kamień mogę kupić za chwilę garnek. I ktoś się zdecyduje na taką wymianę. To jest to samo, co my doświadczamy. Kawałek papieru i ktoś mówi, że to jest 100 zł i to jest warte 100 zł. To jest tą samą funkcję spełniają, czyli zaufanie do systemu pewnego. To jest świadectwo takiego pierwotnego zaufania. A oczywiście początki, tu mówimy o pieniądzu szeroko pojętym, ale pora troszkę już wrócić w kierunku tego pieniądza, który jest nam bliższy. Oczywiście początki pieniądza to Azja Mniejsza, tereny Lidii, antycznej Lidii. Taka niepozorna, płytka rzeczka Paktolos u stóp rzeki, góry Tmolos, w której szczęśliwcy mogli wyłowić grudki elektronu naturalnej, takiej mieszaniny złota ze srebrem, które okazały się znakomitym środkiem wymiany. Ta dostępność tego elektronu spowodowała, że w około połowy VII wieku rozpoczęto wybijanie z nich pierwszych monet, staterów z wyobrażeniem nie zwierząt, najpopularniejsze było wyobrażenie lwa na wersie, drugiej tylko wklęsłe w takie wgłębienie. I od tego jakby momentu rozpoczyna się inwazja pieniądza w formie monetarnej na tereny, na początku oczywiście basenu Morza Śródziemnego. Oczywiście nie stało się to naraz i nie wszędzie ten pieniądz został przyjęty. Wyskoczymy teraz szybko na tereny Italii, bo one jak gdyby są punktem wyjścia dla wytłumaczenia tego tytułowego bydła w tytule dzisiejszego wykładu. Italii, gdzie w czasach Republiki Rzymskiej ten pieniądz się właśnie przyjmował jakoś bardzo słabo. Tam funkcjonowały początkowo głównie ten pieniądz w formie bryłek brązu, to as rude, i to już jest pieniądz kruszcowy, ale zdecydowanie nie posiadający formy monetarnej. Ale od tej formy takiej nieregularnych grudek metalu, które nie były zbyt wygodne, bo nie wiadomo, bo każda ważyła inaczej, pojawiła się potrzeba jakiegoś usystematyzowania tego środka płatniczego i rozpoczęto produkcję, bo jeszcze nie wybijanie, jak to zwyczajowo tak mówimy, ale produkcję pierwszych pieniędzy już posiadających regularną formę. Mówimy tu o monetach czy pieniądzu zwanym assignatum, który się pojawił czy funkcjonował także w IV wieku przed naszą erą. Monety w formie prostokąta, no i z przedstawieniem tegoż bydła, tutaj akurat byka, który jest właśnie w tytule naszego wykładu zawarty. Ja teraz będę te obiekty puszczał Państwu do że powiem, zapoznania się z nimi, można je brać do ręki, każdy z nich, nie każdy z nich jest oryginałem, nie powiem, który jest oryginalny, który jest kopią, więc będę tutaj, bardzo proszę, można się z tą monetą, wyobrażenie byka, moneta dwustronna, oczywiście, jak mówię, można ją podnieść, wziąć do ręki. No i tu mamy właśnie
Niezależnie od oryginału. To oryginały, to jest, znaczy te kopie są robione z tą samą wagą, co... Tak, to jest jeden do jednego, to jest wierna kopia wykonana przez profesora Hoplińskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych, przed wojną wykonane kopie, znany i określany rekinem numizmatycznym w Krakowie, kolekcjoner. Także tak te monety tak wyglądały, taki miały rozmiar, taką miały wagę, więc to... Orientuje się pan, co można było za jedną taką monetę kupić? Absolutnie nie. To jest do tak odległych epok w zasadzie można powiedzieć, że źródła się nie zachowały. Szczególnie problem jest z tym, że jak już się pojawiały jakieś informacje, dotyczyły one transakcji wyższego rzędu. A to są już w przypadku tego pieniądza, to w ogóle był ogromny z tym problem. No i tutaj mamy to bydło, czyli pecus. Pecus przeszło na łacińskie pecunia, czyli pieniądz, co jest tym świadectwem, że na terenie Italii tym głównym pieniądzem przedmonetarnym było bydło, były krowy czy byki. One się pojawiły na tych najwcześniejszych monetach, a moneta od świątyni Unione Monety na Kapitolu posadowionej, gdzie była mennica. A Junona moneta to jest Junona napominająca, rzecz niezwiązana z pieniądzem. I kolejną formę też pokażę pieniądza, również z terenu Italii, Republiki Rzymskiej. Kolejna jakby forma, decussis, to już są monety, jak widać, już są monetami okrągłe, to już są okrągłe. Najcięższa moneta rzymska ważyła około 1 kg. To jest najcięższa moneta, jaka została wyprodukowana. Też to jest jeden do jednego zrobione. Tak wyglądają oryginały. Tych oryginałów jest kilka na świecie zachowanych. My możemy dysponować tylko ich wiernymi kopiami, ale jest to... pokazuje te problemy funkcjonowania pieniądza, w którym jest warty tyle, ile jest zawarty w nim kruszec, a nie jest oparty o kruszce cenniejsze. Rzymianie bardzo późno i wygląda jakoś niechętnie przyjęli monety srebrne, które funkcjonowały od wieku ponad czy 200 lat na terenie Italii, również w koloniach greckich. Więc to jest... przykład takiego pieniądza zdecydowanie niefunkcjonalnego. Czyli pewnie można założyć, że tylko jakieś tam najwyższe warstwy społeczne w ogóle posługiwały się, tak, na początku takimi pieniędzmi? Tak, zazwyczaj tak. Zdecydowanie te osoby, które posiadały możliwości, żeby skumulować swoje jakieś bogactwo, jakieś środki w postaci takiego obiektu. Zresztą to jest to, że pieniądze rozchodzą się początkowo wśród warstw tych uprzywilejowanych, to jest charakterystyczne dla każdej epoki i każdego momentu w czasie, kiedy moneta jest wprowadzana. Tak samo było w Polsce, kiedy pojawiły się pierwsze monety, to one od władcy do drużyny przechodziły, a mało co wychodziło poza ten krąg, bo nie było z kim zawierać transakcji też za bardzo. Także to też jest taka sytuacja. W czasie teraz tylko bym miał właśnie taką prośbę o z mniejszą uwagą zajmowanie się tymi obiektami, ich jest jeszcze trochę, a nie chciałbym, żeby nam czas za bardzo uciekał, bo chciałem się przenieść teraz na tereny odległe i można powiedzieć w porównaniu do Półwyspu Apeńskiego, to jest już ta sama, można powiedzieć egzotyczne, bo północne wybrzeża Morza Czarnego, na którym były wybijane znowu nie monety, ale pewna forma pieniądza, również egzotyczna, bo jest na środku, na tacy, na samym środku.
Mhm. Ale, no tak. Tak. To też jest szósty wiek, szósty, piąty, czwarty wiek, tak samo jak te degustisy na przykład rzymskie. A to właśnie, a to są... No jest to zdecydowanie, może nie robak, ale delfin. Monety w formie delfinów, wybijane głównie w mieście Olbia. Niewątpliwie miały funkcję pieniądza. One się znajdowane są w grobach, w tych samych miejscach, gdzie monety wkładano jako ofiara dla Charona w formie obola Charona, czyli widać, że był to po prostu pieniądz. A z czego to jest wykonane? To są wszystko stopy, nazywamy to brąz. Wszystko, co w antyku, co nie jest srebrem albo złotem, nazywamy brąz. Ale to nie zawsze do końca jest brąz. Ale tak to... Ale nie przywiązywali wagę do tego, z czego to wytapiają? Przywiązywali, raczej się starali, ale obecny termin brąz oznacza coś innego niż wtedy. Te proporcje... Proporcje innych metali wchodzących w skład tego stopu były tak różne, że dzisiaj nie moglibyśmy ich nazwać brązem. To są stopy miedzi, jest tam ołowiu czasami, jak jest ta cydna. No, to o to chodzi, że nie do końca możemy precyzyjnie to nazwać brązem. Oczywiście to nie jest jedyne monety, te delfinki. To nie jest jedyna moneta o takim charakterystycznym kształcie, która się pojawiła na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Innymi monety miały kształt na przykład takich groców od strzał. Też się pojawiły w kilku miastach, przecież to były miasta greckie na wybrzeżach nadczarnomorskich. I też niewątpliwie pełniły funkcje pieniądza. Później ich wprowadzono na tereny, czy wbito w tych miastach. Na początkowo też lane, duże lane monety, też zwane przez nas asami, a później mennictwo jakby rozwinęło się w takim samym stopniu jak w innych miastach tej Grecji właściwej. Dramatyczny skok w czasie i przestrzeni, bo chciałem przejść do naszych terenów, do terenów Polski i o tych, co już było wspomniane, do początków mennictwa polskiego, które nie rozpoczyna się wraz z nadejściem panowania Bolesława Chrobrego, ale przepraszam, odwrotnie, nie z Mieszka I, ale z nadejściem panowania Bolesława Chrobrego. Rok około 1000. Pojawiają się pierwsze denary. Też jest na środku urzmenta okrągła. Ta moneta, która tutaj Państwu do wglądu dałem, to jest najsłynniejsza moneta Bolesława Chrobrego. W typie Princes Polonia, co tłumaczymy jako władca Polski. Moneta dlatego istotna, bo to jest pierwsza moneta, pierwsze źródło historyczne, bo moneta jest źródłem historycznym, na którym się pojawia nazwa Polski. Wszystkie inne źródła to są zdecydowanie już późniejsze. Jak widać, blaszka, dość cienka, w wielu nierównościach, z wyobrażeniem takiego ptaka, który wielu osób chciałoby widzieć orła białego, już początki naszego godła. No, zawiniła w tej interpretacji ta nieszczęsna korona, takie trzy ząbki na głowie tego ptaka, które są po prostu tą koroną, czy tą zwieńczeniem głowy pawia, który tu jest niewątpliwie jest przedstawiony. Paw z rozwiniętym ogonem, z orzeł biały, to jeszcze 200 lat minęło, zanim się nie pojawił na monetach. I jest to zdecydowanie przedstawienie pawia jako symbolu życia wiecznego, czy jako symbolu Chrystusa,
czy męczenników. A przepraszam, wcześniej rozumiem, że jakieś monety krążyły na tych terenach, tak? Tak, i były nawet produkowane. Tylko, że nie przez Słowian, naszych przodków. To były monety celtyckie, które były tutaj produkowane. Oczywiście były tutaj, nazwijmy to w obiegu, monety rzymskie, monety greckie się też pojawiają w znaleziskach. Oczywiście monety zachodnioeuropejskie, arabskie. I były produkowane monety celtyckie. Wiemy, że były w Krakowie czy w okolicach Krakowa produkowane. Na Kujawach niewątpliwie były mennice celtyckie. Także produkcja mennicza tutaj się odbywała, ale nie były to monety polskie, ale wbite czy na naszych obecnych terenach. Także początki Bolesław Chrobry to... To, co na 10-złotówce, na banknocie 10-złotowym znajdujemy, to wyobrażenie z jednej strony Mieszka I, a z drugiej strony denar, niestety fałszuje prawdę historyczną, bo moneta, która jest przedstawiona na odwrocie banknotu, jest monetą jego wnuka, Mieszka II. No, tak decydenci się pospieszyli, nie brali pod uwagę sugestii numizmatyków, że coś z tym jest nie tak i tych różnego rodzaju wątpliwości, które zostały gdyby rozwiane pod koniec lat 90. i do tej pory zostało to utrzymane. Mieszko I nie bił monet, dopiero Bolesław Chrobry. Przynajmniej nie znamy monet Mieszka I. Może bił, ale ich jeszcze nie znamy. Drugą bardzo charakterystyczną monetą do okresu średniowiecza, którą chciałbym pokazać, to jest denar krzyżowy. Przez 100 lat zdominował obieg pieniężny na terenie Polski. Moneta niezwykle zagadkowa. Tutaj daję, absolutnie jest na środku, niewielka. I proszę zwrócić uwagę na bardzo specyficzne wykończenie tego rantu, czyli tego brzegu monety. On jest taki wywinięty na dwie strony. To jest charakterystyczne dla takiej monety i można nie wiedzieć, co jest. Może być zabrudzona prosto z ziemi, wziąć do ręki, trochę ją tak poruszać i powiedzieć, aha, XI wiek, zapewne denar krzyżowy, jeszcze można rzucić Saksonia i wychodzi się na wielkiego specjalistę od razu. Jak ktoś nie wie, że to jest taka łatwa identyfikacja tego typu monety, bo one występują tylko i wyłącznie w tym XI wieku, więc można śmiało zaryzykować i 90% mieć pewności, że się dobrze trafi, wzbudzając oczywiście zachwyt i zdumienie na temat swojej wiedzy. Moneta niezwykle ciekawa, bita głównie na terenie Niemiec, na potrzeby handlu ze Słowianami. Dlatego większość tych monet, zdecydowana większość tych monet jest znajdowana na terenie Polski i Połabia, ale jak się okazało w toku badań nad tymi przedziwnymi monetami, których są ogromne ilości, były bite w miliony egzemplarzy, że część z nich byłaby wbijana również na terenie Polski. Wśród tych monet zaczyna się rozpoznawać monety czysto polskie, bite przez Władysława Hermana, przez Zbigniewa, przez Palatyna Sieciecha, ale tak mówię, większość tych monet powstała w mennicach niemieckich i to są takie monety eksportowe. One nie funkcjonowały w ogóle na rynkach niemieckich, tylko i wyłącznie przeznaczone do właśnie handlu ze swoimi Słowianami zachodnimi. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób wybijano te monety, żeby ten rant, ręcznie wybijane, czyli przecinaków wycinane, żeby ten rant powstał. Rant jest z jednej strony jest zagięty do środka, a z drugiej jest rozchylony. Niezwykle wydaje się pracochłonna czynność musiała być jakaś poświęcona, żeby tego typu efekt uzyskać i mimo różnego rodzaju eksperymentów, próby odtworzenia tych narzędzi, do tej pory się nie udało stwierdzić, no rzecz wydawałaby się niezwykle banalna, ale nie do końca właśnie, to jest największy z tym problem. A jak to się stało, że oni wymyślili specjalną monetę do handlu ze Słowianami? To znaczy, no jakby, jaki był argument tego, że my będziemy z nimi tą monetą właśnie handlować? Trudne pytanie. Znaczy, przede wszystkim nagle Niemcy, księżyca niemieccy weszli
w posiadaniu większej ilości srebra, bo odkryli kopalnię w górach Harcu. Jakimi drogami popłynęła, że powiem, myśl, żeby zrobić monetę absolutnie inną od tej, która obiega na ich rynku, a monetę, której wartość jest taka sama. Przecież to była moneta ważona tak naprawdę, mimo że ona miała swój nominał, tak jak większość monet to średniowiecza wczesnego to był denar, mniejsza frakcja tej monety to obol, ale tak naprawdę istotą było, ile waży ta moneta, więc wydaje się, że nie powinno mieć żadnej różnicy nawet w rozróżnianiu tych monet, które trafiają na rynek polski, szczególnie, że one nie są z gorszego srebra, czasami są z lepszego srebra niż monety na rynkach niemieckich funkcjonujących. Jest to rzeczywiście zagadka, której jest nie do końca rozwiązana i pewnie nie będzie do końca rozwiązana, kiedy nie stwierdzimy, ileż tych monet niemieckich faktycznie jest w tej grupie, bo to mogło pójść zupełnie innymi i w inny sposób się rozprzestrzenić, nam się wydaje, bo te wczesne krzyżówki, one nie są aż tak, nie mają aż tak wyraźnych tych rantów, te denary krzyżowe, bo nie powiedziałem skąd nazwa, na awersie i rewersie przedstawienie krzyża, a przynajmniej na jednej stronie tej monety, no i drugi ten warunek, żeby nazwać to, no, zaliczyć monetę do grupy krzyżówek, to jest ten wywinięty dwustronnie rant. Więc tak prosto nie jestem w stanie tego powiedzieć, szczególnie, że te badania nad denarami krzyżowymi, mimo że prowadzone od ponad 150 lat, nadal są, można powiedzieć, w powijakach. Każdy rok przynosi może nie kolejną sensację, ale ten kroczek do przodu, idziemy w kierunku rozwikłania tajemnicy tych monet. Chciałem jeszcze przejść do monety kolejnej, która znowu musimy się przenieść zupełnie inny obszar geograficzny. Czasy mniej więcej, można powiedzieć, te same. Dwa słowa o monetach chińskich, które też są bardzo, można powiedzieć, łatwo rozpoznawalne i trudno je pomylić. Chociaż można je pomylić. Można się, oczywiście to jest, niedobrze jest powiedzieć, że Chiny, Wietnam i Korea to jest jedno i to samo z naszego punktu widzenia, ale te monety są, mają niemalże takie same, więc powiedzmy, jak się pomylimy, powiemy chińska, nie, to albo na wietnamską, to w Europie nikt z tego nie zrobi żadnego zagadnienia, tam byłoby zupełnie inaczej odebrane. Moneta znowu już niezwykle charakterystyczna, z otworem w jej środku, moneta, które nazywa się te monety monetami keszowymi, monety, które były bite od III wieku przed naszą erą do wieku XIX w takiej samej formie. W ogóle się nie zmieniły, można powiedzieć. Ten otwór czasami jest większy, mniejszy, czasami jest napis tylko z jednej strony, ale można powiedzieć, zachowany jest ten sam rytm, ten sam układ napisów na monetach. I kształt oczywiście, wielkość. Ponad 1000 lat funkcjonowania monety. Jak się zobaczy monetę XIX-wieczną albo monetę II wieku przed naszą erą, to fachowiec tylko rozpozna po odczytaniu znaków na tej monecie, z jaką epoką mamy do czynienia. Niezwykła trwałość wzoru, coś, co się sprawdziło, po prostu było kontynuowane, nie wymyślano niczego innego. Ale materiał się zmieniał? A materiał się bardzo mało zmieniał. To jest znowu tak, jak jest, mamy w przypadku monet antycznych, które nazywamy wszystkie, co nie jest właśnie srebrem ani złotem, jako monety brązowe. Tu też można powiedzieć, że to jest mennictwo oparte na brązie, ale znowu ten skład tego stopu jest tak różnorodny, że możemy tylko do jednego worka wrzucić jako brąz,
ale jakby wziąć monety z osobna, badać, to możemy powiedzieć, że część jest mosiężna, a część jest bardziej miedziana, bliżej czystej miedzi, albo różne inne stopy nieokreślone. Ten charakterystyczny otwór w środku nie powstał bez powodu. Te monety, jako monety o niskiej wartości, no ciężko byłoby je nie funkcjonować w przypadku monet w transakcji wyższego rzędu. One były utrudnione, trudne było nim kupienie czegoś większego, bo nie było monet o wyższych nominałach. To był jeden, można powiedzieć, nominał. W związku z tym wiązano je w takie zwitki, nanizano na sznurki, grupowano na przykład po 150, 300 czy po 1000 takich monet, co oczywiście okazało się też, że jest to niezwykle rzecz trudna i Chińczycy wymyślili, żeby zamienić je, czy wprowadzić pieniądz papierowy, który jest świadectwem tego używania monet tych monet i grupowania ich w wyższe nominały przez nanizanie na sznurek, na środku banknotów chińskich właśnie są przedstawienia monet właśnie nanizanych po kilkadziesiąt egzemplarzy, więc to była próba wyjścia z trudnej sytuacji, kiedy żeby kupić coś porządnego trzeba było wieść ze sobą ogromną ilość tychże monet. A jak mówiłem, monety też można powiedzieć łatwo rozpoznawalne, ale monety właśnie Chin, Wietnamu, nawet japońskie, one wszystkie koreańskie ten sam wzór przyswoiły i w tym regionie tak jest otwór, jest on. Tego typu monety są w tamtym terenie bardzo były popularne, ale nie wszędzie się oczywiście utrzymały. Oczywiście do tego otworu... Przepraszam, a co z monetami srebrnymi czy złotymi, które mogłyby jakby ograniczyć ilość tych monet przy zakupie bardziej wartościowych? No właśnie te monety, można powiedzieć, nie funkcjonowały. Dopiero później były wprowadzane, ale w tych pierwszych wcześniejszych epokach funkcjonowania tego pieniądza to był jedyny kruszec, jakiego używano. Oczywiście jak to cywilizacje wschodnie też nie patrzą tylko na sposób taki materialistyczny, na monety próbowano tutaj pokazać, że tutaj w tej monecie jest zawarty, zaszyfrowany obraz świata, gdzie ten otwór miałby być ziemią, a okrągła moneta kopułą, czy sklepieniem nieba, która nad ziemią jest. Więc tutaj też jakaś filozofia tego wschodu była wprowadzona. Teraz mówię o Chinach, gdzie kruszcem głównym była właśnie ta moneta z szeroko pojętego bitego brązu, ale teraz chciałem powiedzieć, znowu przeskakując kilkaset lat i wracając na tereny Europy, o innej próbie wprowadzenia monet z niezwykle rzadkiego materiału, która to próba była, jak się zaraz Państwo dowiecie, przeprowadzona bez większego powodzenia w Rosji za czasów cara Mikołaja I, mianowicie próba wprowadzenia monet wykonanych z platyny. Platyna to w ogóle jest taki dziwny, jeśli chodzi o jego historię, materiał, bo można powiedzieć, że odkryta została dopiero tak na poważnie w wieku XVIII. Była ona używana w Ameryce Południowej w formie samorodków, ale tak naprawdę o takim odkryciu, takim świadomym tego materiału, to jest wiek XVIII. I początkowo nie wiadomo było, co z tą monetą, co z tym kruszcem zrobić, jak go ocenić, wycenić. Podobny do srebra, jeśli chodzi o barwę. Właściwości ma złota, nie ulega korozji,
jest niezwykle trwały kruszec, ale jest mniej kowalny niż złoto, więc do potrzeb jubilerskich czy bijania monet nie nadawał się tak jak złoto czy srebro. I tak naprawdę ta moneta, czy ten kruszec był kruszcem takim niechcianym, nie wiadomo, bo tak mówię, co z nim zrobić. On zaczął być używany do fałszowania monet srebrnych, a przez to, że ma masę podobną do złota, bardzo zbliżoną, to zaczęto też domieszywać, czy stosować domieszki platyny do złota i fałszować dzięki temu monety złote, a później nie potrafiono odwrócić tego procesu, jakby oddzielić, to tak jak w przypadku tych samorodków, gdzie one są często złoto z platyną występują, odwrócić tego procederu, czyli odzyskać złoto i osobno mieć złoto, osobno platynę. I tak naprawdę na początku, na samych początkach, końcówka XVIII, początki XIX wieku, ta platyna to gdzieś tam w okolicy srebra, jeśli chodzi o wartość, oscylowała. Jak się okazało, niedługo później było to, że powiem, błędne przekonanie. Brytyjczycy próbowali wprowadzić monety z platyny, ale była to próba taka jednorazowa i nieudana. I wreszcie Rosja, zwłaszcza w Mikołaja I, Rosja nękana problemami finansowymi po wojnach napoleońskich, w zasadzie można powiedzieć stojąca na granicach, na krańcu bankructwa, odkryła wielkie złoża platyny na Uralu i stwierdzono, wprowadzimy ten materiał jako srebro do naszego systemu monetarnego i od roku 1825 rozpoczęto bicie monet z platyny na srebro, jak gdyby wycenianych, więc to są właśnie monety. To było jawne, czy oni taki przekręt? Jawne. Na monetach jest napisane ruble, tam 3, czy 6, czy 12 rubli na srebro z czystej platyny. Rzecz niezwykle interesująca z powodu, powiedzmy, końca tej historii, tego mennictwa monet platynowych. W Rosji po początku one tą funkcję tego zamiennika z powodzeniem pełniły, ale pojawił się w pewnym momencie nowy minister, niezwykle obdarzony zaufaniem Mikołaja I, który stwierdził, ta moneta psuje nam tutaj gospodarkę, jest używana do fałszowania, w ogóle jest fałszowana jako taka, należy ją wycofać. Car przychylił się tej sugestii. Zamknięto kopalnię na Uralu. Wszystkie monety wycofano i sprzedano firmie brytyjskiej Johnson Matthey, która wykupiła cały nakład. Do dzisiaj jest największym graczem na rynku platyny. Trudno powiedzieć, jak doszło do tego, że taką decyzję podjęto. Bo już było wiadomo, że ta platyna jest cenniejsza w czasach, kiedy te monety zaczęły funkcjonować, że jest cenniejsza niż srebro, że jest tak 5:1 w stosunku srebro platyna, ale jest dwukrotnie była wyceniana niżej niż złoto. A już w czasie I wojny światowej okazało się, że jest to kruszec wielokrotnie więcej warty niż złoto. Więc oczywiście tutaj na myśl przychodzą różne korupcyjne afery, ileż zarobił na tym ten minister, ile dostał od tych Brytyjczyków, bo no, rzecz jest naprawdę zagadkowa, no i zdecydowana olbrzymia strata dla Rosji, pozbycia się całego nakładu i wszystkich zapasów platyny na rzecz brytyjskiej. A wiadomo tego, bo ile tego było? Firmy. Nie. Można by oczywiście obliczyć ten nakład, ile było, ale ja to nie wiem. Ale jest to, jakie pieniądze oni potem Rosjanie przyszli?
Nie, to co mieli, czyli miedziaki przede wszystkim, miedziane kopiejki, srebrne, ruble i złote, ruble w złocie, w zależności od wyższej. Także oni, to miało, takie była próba wprowadzenia tego czwartego kruszcu. Jesteśmy przy wspaniałym, szlachetnym kruszcu, jakim jest niewątpliwie platyna, ale czas teraz się zapoznać z czymś zupełnie innym, stojącym na drugim biegunie, jeśli chodzi o wartość. Moneta, trzeba powiedzieć, nijaka, w dotyku już nieprzyjemna. Zatarta, ciężko coś jest z nią, bardzo lekka. Harmonia bardzo specyficzna, pokazująca gdyby właśnie ten drugi kraniec, jeśli chodzi o wykorzystanie materiałów do celu wybicia monet. Już za dwie osoby ją dotknęły, więc mogę powiedzieć, moneta wybita dla kolonii trędowatych na Filipinach. I tam funkcjonująca, oryginał. Ten platynowa też oczywiście była oryginalna. Moneta wybita specjalnie po to, żeby na tych wyspach, których trędowatych z Filipin Brytyjczycy zwieźli, tam miały funkcjonować, w oderwaniu od zdrowych mieszkańców Filipin, dla której to kolonii monety specjalne przygotowano tak, aby kontaktu żadnego nie było. Przecież tam byłoby normalne miasto, normalnie funkcjonowała gospodarka, a były takie sytuacje, że się okazało, że gdzieś wybuchła epidemia trądu, to trzeba było banknoty wszystkie spalić. Wszyscy dobrze wiemy, że banknoty są po prostu najlepszymi przekaźnikami wszelkiego rodzaju chorób, z brudniejszych przedmiotów, z jakimi mamy na co dzień do czynienia. Wybrano za materiał aluminium. Materiał najpodlejszy, można z podłych powiedzieć, chociaż funkcjonował on z powodzeniem znowu w latach PRL-u. Tutaj w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach demoludy, ale to nie jest oczywiście związane też z jakąś chęcią wprowadzenia akurat takiego materiału, tylko ze słabością gospodarki. Jak gospodarka jest słabsza, to się od razu gorsze monety pojawiają, z gorszych kruszców. Obie wojny światowe XX wieku tak drenowały rynek kruszców czy metali, że trzeba było wprowadzać monety właśnie albo aluminiowe, albo z cyny. To jest rzecz absolutnie naturalna. Gorsze czasy, to pieniądz jest z gorszego materiału. A to było, że powiem, dla obniżenia wszelkich możliwych kosztów wprowadzono te monety aluminiowe, co było, które nigdy nie miały stan tej wyspy opuścić. To były przeznaczone na tę wyspę i tam miały zostać. Oczywiście numizmatyką nie są straszne żadne ewentualne konsekwencje. My mamy w zbiorze około 80, więc jest cała taka szuflada wypełniona monetami właśnie pozyskanymi z tychże wysp. To nie była jedyna kolonia trędowatych, ale no właśnie, aluminium. Fatalny metal na tamtejsze warunki klimatyczne. On się tam nie za dobrze sprawował. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda moneta aluminiowa, która nawet w ziemi PRL-owska przeleży 20, 30, 40, 50 lat. To ona nie jest, chyba że leży w jakimś naprawdę bardzo agresywnym środowisku, ale jej się dużo krzywdy nie dzieje. Ale tamta wilgotność, może gleby tamtejsze, powoduje, że te monety są niezwykle były podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy korozję. Jak się zachowały tam
na wyspach. No, jak kolonie zostały zlikwidowane, to po prostu wszystko to tam zostawiono na miejscu. Nie można było niczego wywieźć. No ale tak jak mówię, w pewnym momencie ktoś stwierdził, że to jest może interes nawet do zrobienia i należy te monety skądś tam pozbierać. Po prostu zostały tam, gdzie nie wywożono stamtąd. Pewnie leżały porozrzucane, pogubione. Ale od tej monety już jest jak gdyby krok do zakończenia dzisiejszego spotkania, bo mówimy o trudnych warunkach klimatycznych, o problemach, z którymi mamy mniej do czynienia, czyli z nadmierną wilgotnością, z obiegiem pieniądza bardzo intensywnym, czy z mniejszym przykładaniem się do tego, żeby ten pieniądz był traktowany z odpowiednią powagą dla oficjalnego pieniądza danego państwa. Zostajemy na wodach Pacyfiku i właśnie mowa jest o wprowadzeniu znowuż banknotów z polimerów. To już można powiedzieć, mówiąc pieniądz plastikowy, myślimy karta płatnicza, a tak naprawdę ten pieniądz plastikowy to są te współcześnie tworzone w wielu państwach banknoty, które miały zastąpić banknoty papierowe, które się tam po prostu nie sprawdzały, szybko ulegały zniszczeniu, co powodowało koszty wprowadzenia kolejnych partii banknotów, a dwa to, że powiem, było coś, z czym borykał się rząd Australii, jak gdyby zaobserwował pewien problem, czyli to już w latach, początkiem lat 90. wprowadzenie drukarek kolorowych i fałszowanie monet, banknotów najprostszą metodą, czyli ich wydrukowanie. Wtedy zaczęto, chociaż ta technika tworzenia już nie papieru, ale właśnie tego tworzywa na bazie polimerów była znana już od lat 70., to w latach 90. wprowadzono te pierwsze banknoty w Australii. Ta pomysł się sprawdził, spodobał. Te banknoty zaczęto przyswajać w innych krajach, nie tylko w Azji, także w Europie. Takim krajem, który pierwszy w Europie banknoty polimerowe wprowadził i ma do dzisiaj, to jest Rumunia. To jest banknot akurat rumuński. Materiał bardziej trwały, mniej absorbujący wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, trudniejszy do sfałszowania niewątpliwie i pozostający dłużej w obiegu. 10-złotówka, znaczy banknot 10-złotowy, jak się oblicza, około 10 miesięcy jest na rynku i po tym jest zniszczony. 1-dolarówka to już 2 lata. W jakim sensie jest zniszczony? No, wraca do, jeżeli są, rzeczywiście no, był w obiegu, a nie leżał w książce, bo to nie data ważności, ale stan jego zachowania powoduje to, że jest wycofywany z obiegu, no i trafia do niszczarek, wiesz, zna takich bardziej zaawansowanych niż te biurowe, jest po prostu wycofany i po prostu zniszczony, więc to jest... Ale to działa w ten sposób, no bo no może nikt jak ma stary pieniądz nie zaniesie go gdzieś do zniszczenia, tylko on musi po prostu, jeżeli się zdarza, że nie wiem, gdzie to tam niszczą w Narodowym Banku czy gdzie, jeżeli te pieniądze po prostu tam trafiają, to wtedy oni jakoś zrobią segregację? Czy tak. To jest tak, że jak trafiają do oddziałów banków, które skupiają największej ilości tej gotówki i tam są przekazywane do większych, na przykład tych dużych oddziałów, taki w Poznaniu jest olbrzymi oddział, który ma sortownię i bilonu, i banknotów, i tam są wychwytywane wszystkie te banknoty czy monety, które należy z obiegu wycofać. To już jest oczywiście taka decyzja banku centralnego. Tak. Jak pan myśli, dlaczego nie zrobiono czegoś takiego, że na większe wartości też są monety? Czy chodzi o wartość jednak tego kruszcu, że nie dałoby się zrobić monety, która by miała adekwatną wartość kruszcu, czy z jakiegoś innego powodu? Ale mówimy o czasach historycznych, tak? Czy o obecnym? No ja w ogóle? Tak. Nie, jak najbardziej. No monety niektóre były na przykład w złocie wybijane
taki popularny jest to prawda dukat, czyli te 3,48 grama ważąca moneta, ale były też monety wielodukatowe, 5, 10, 20, 30, 40, ale to już były, one troszkę już nabierały innego charakteru, czasami takiego charakteru właśnie intencjonalnego skumulowania wartości w jednym przedmiocie, który ma, utrzymuje ten standard monety, bo jest wielokrotnością jednostki niższej. Tak jak największa polska złota moneta, czy jest to także największa historyczna europejska moneta, czyli 100 dukatów wybite za Zygmunta III Wazy. To jest 348 gramów złota. Naprawdę to jest bardzo duża wartość skumulowana w jednej momencie. No ale to wiadomo, to utrudnia wszelkiego rodzaju transakcje znowu niższego rzędu, więc raczej ten podstawowy, gdzieś tam tą podstawową monetą wysokiej wartości w złocie to był ten dukat czy florem. I ona jeszcze była taka do ogarnięcia przez użytkowników, bo wszystkie o wyższej wartości, no to już był problem zdecydowany. Także problem przy produkcji monet. Trzeba pamiętać, że produkcja kosztuje. Im większa moneta, tym większe nakłady trzeba zrobić dla stworzenia stempla. Większe jest ryzyko, że stempel pęknie przy biciu monety, więc to powiedzmy taki rachunek ekonomiczny jest tutaj też brany pod uwagę. Przepraszam, dlaczego moneta, a nie sztabka? To chodzi o tam duża moneta, ale mała sztabka, tak? No, ale nawet są jednogramowe, ogóle... nie? Dzisiaj jako złoto inwestycyjne, czy srebro, no srebro może jest większe, ale złoto inwestycyjne widziałem, że jest w sztabkach nawet jednogramowych. No więc dlaczego na przykład nie robić monet po prostu płaskich, tylko wiadomo, z odpowiednią próbą tego złota? Prowadzić do obrotu takie zwykłe krążki, bez ślicznych obrazków. No nie, to śliczny obrazek, on gwarantuje nam, że ta moneta ma taką wartość, jaką ma. W przypadku krusztu takiego, bo to co jest, to co nie są monety, to te sztabki, nawet te, jak mają formę okrągłą, złote, tak zwane monety, to są monety bulionowe, które mają wartość taką, jaka jest zawarta wartość kruszty. Ta ich wartość się po prostu zmienia wraz ze zmianą wartości złota. Te, którymi my się posługujemy, no to jest pieniądz kredytowy tak naprawdę, czyli to, co jest na nich, jest gwarantem, że sobie możemy coś za to kupić o takiej wartości. Już nie mówiąc o innych jakby potrzebach czy innych funkcjach monety jako nośnika propagandy wszelkiego rodzaju, która może być taka propagandą wprost, czyli przedstawimy na banknocie kwitnące państwo wypełnione szczęśliwymi ludźmi, albo samą nośnikiem propagandy może być to, że ta moneta jest z porządnego materiału i porządnie wykonana, tak jak obecne nasze monety, którymi się posługujemy, one są znakomite, jeśli chodzi o poziom technologiczny. Zdobyły wiele nagród, jeśli chodzi o tej strony technologicznej. Z porządnego krusztu, nie mówię o tych jednogroszówkach, które były bite w menicy brytyjskiej, bo one są z byle czego zrobione, ale wcześniej to były porządne monety. I to też jest takie dla właściciela tej monety, to jest coś porządnego. Jest ładnie wykonana. To jakby wziąć monety z okresu PRL-u, czy ten przełomu lat 89-90, kiedy wprowadzono takie przedziwne, różnych te nominały. Te monety były brzydkie, po prostu źle zaprojektowane, ze słabych materiałów. Te bicia były takie płytkie. To jest forma monety, nie tylko kruszec, ale jej forma, i to, co jest na niej przedstawione, i poziom technologiczny. One też mówią nam też o gospodarce, o tym, co chce nam przekazać na przykład emitent. Także to jest ważne, co jest na monecie, a dlaczego nie okrągła, no bo to też, no czemu w końcu okrągłe są monety, a nie prostokątne albo nie przy... Wydawało się, że łatwiej jest wyciąć. Może nie do końca, ale łatwiej jest też obkruszyć narożnik,
A w przypadku monety, ona nie jak jest kruszcowa, to jest ważne, żeby miała tyle tej wagi, ile miała. W przypadku, gdzie mamy narożniki, można troszkę obciąć, mniej zauważyć tego obcięcia. Jest więcej możliwości do tego uszczuplenia wartości danej monety. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić już na koniec zupełnie. Dwie tak naprawdę, a może jeszcze nie tak trochę, zupełnie na koniec. Proszę jeszcze wziąć, bo mówimy o tutaj tą do ręki, tę monetę. Pięciozłotówka, zwyczajna. Ale na pewno zwyczajna. Na pewno. Bo to jest coś właśnie. To jedna z tych umiejętności, która się numizmatyką, czyli jest potrzebna, czyli mieć to wyczucie w palcach. To jest coś, co mają. Rusza. A właśnie. Monetę trzeba zbadać na wszelkie możliwe sposoby, nie tylko z pietyzmem się jej przyglądać, bo moneta jest po to, była stworzona, żeby ją brać do ręki, oglądać z dwóch stron, mieć ją w ręce. Znakomitą pamięć taką do monet mają osoby pracujące w kasach, w sklepach, kiedy potrafią wyłapać różnice kilkugramowe w przypadku monet na przykład fałszywych. Przekładając codziennie na przykład setki pięciozłotówek, one są w stanie stwierdzić, coś jest nie tak, nie patrząc nawet na tę monetę, czego już parę razy byłem świadkiem. I to jest też coś, co i nam jest potrzebne w pracy w przypadku pojawienia się coraz większej ilości obiektów fałszywych. I czasami oko może spowodować, że jak patrzymy na to, to od razu stwierdzam, a podoba mi się, jest oryginalna, ale w ręce, jeżeli moneta czymś się inaczej, jest różnica, jeżeli wezmę monetę do ręki, nie patrząc najpierw, ją lubię sobie ją tak potrzeć, bo te cechy metalu, cechy monety, która była bardzo długo w obiegu, one są trudniejsze do skopiowania niż sam rysunek, który wiosły na pierwszy rzut oka, stwierdzam, o, to jest na pewno coś dobrego, więc mówię, to jest jedna z umiejętności, która jest nam potrzebna, która oczywiście pojawia się w momencie, kiedy odpowiednią ilość monet jednego rodzaju przez te ręce przepuścimy. A to ta moneta czemu się kręci? No właśnie, czemu się kręci? Nie powinna się kręcić. Bardzo często jest tak, że te monety, których środek się kręci, a wręcz wypada, no to są monety fałszywe. One nie mają prawa się kręcić, bo tam są tak, to oczywiście są z dwóch krążków oficjalnie bite w mennicy stworzone osobnych, ale są na zasadzie takiego klina z wgłębieniem, pierścień jest z wgłębieniem, a ten środek jest takim klinem. I one przy użyciu prasy są wbijane przy olbrzymich wielotonowym nacisku i na trwałe złączone. Tutaj trudno jest mi powiedzieć, co się stało. Czy jest to znowu destrukt menniczy? Raczej nie fałszerstwo, nie, chociaż te fałszerstwa są coraz... Słucham? Pogodzi, skąd pan ma tę monetę? A to zrobiłem z obiegu. A, myślałam, że to jakaś specjalnie zrobiłem. Nie, absolutnie nie specjalnie zrobiłem. To jest moneta, która właśnie mnie zastanowiła, bo ją grzebiąc w kieszeni, nagle coś się w niej, okazuje się, że się rusza się ten środek, czego absolutnie nie powinno... Przychodzi fałszować monety. Jak to w ogóle robić? Fałszować monety? Och, teraz są sposobów olbrzymiej ilości. Teraz jest ich wszystkie technologie, począwszy od odwzorowywania za pomocą skanowania 3D przez odlewanie, bo bicie jest trudniejsze, wymaga rzeczywiście maszyny, która ma tam nacisk 10 ton na przykład, ale przez robienie znakomitych odlewów, które jakichś próżniowych, które nie wykazują już cech, można powiedzieć, monet odlewanych, nie mają gładkie. Są gładkie, mają dźwięk, bo to też jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Monety czasami badamy na podstawie dźwięku, jaki wydają. Monety bite
pięknie dźwięczą. To mam taką monetę, którą można, trzeba gdzieś ją położyć w takim miejscu w miarę wyizolowanym i ona sobie brzęczy. Moneta Lana jest tempa, jest po prostu tak jak ten chińska na przykład Lana moneta, ona no nie ma tego dźwięku. I to też jest coś, czym się trzeba brać pod uwagę, nie tylko jak wyglądają, jak są w dodatku, jaki dźwięk wydają. Tak samo jest w przypadku banknotów, które jak jest banknot świeży, niepoddany, znowu czemuś, co jest, można powiedzieć, plagą obecnie, czyli nadmiernej konserwacji, który jest na przykład był zabrudzony, a został wyprany, dosztukowany i został jeszcze dodatkowo właśnie pouzupełniany i wyprasowany, że wygląda jakby był wyszedł prosto prosto z drukarni, tylko on nie będzie nigdy miał takiego dźwięku. On będzie, to będzie taki, jakbyśmy kawałkiem materiału tak naprawdę. Nie ma znowu tego takiego obrzęczenia czy szeleszczenia banknotu. Więc to też jest coś, co należy brać pod uwagę i czy powiedzmy my też oglądając obiekty, też czasami musimy ich posłuchać, nie tylko oglądać, tylko dotknąć, czasami posłuchać. Z wąchaniem to już, jeśli mówimy o zmysłach, to już jest różnie. Nie zawsze bym ryzykował powąchanie monety, ale oczywiście trzeba pamiętać, że zapach pieniędzy, każdy banknot ma swój specyficzny, w zależności od tego, jaki ma skład tych farb wchodzących które zostały wykorzystane przy drukowaniu poszczególnych banknotów. Czas się nam zdecydowanie skończył. Ja dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczyli też Państwo, że ten numizmatyce to właśnie nie tylko z tą nieszczęsną lubką, ale też musimy czasami uruchomić inne zmysły, one są potrzebne i niewątpliwie pomagają przy opracowaniu, badaniu, ocenianiu tych obiektów. Także dziękuję jeszcze raz. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Chciałam się zapytać o tę monetę dla trendowatych, to z którego to jest mniej więcej roku? Bakterie trądu. Nie. Tylko z ciekawości. 1920, to jest 1920 akurat te monety, które tutaj, lata 20. Okej, może ktoś. Nie, to ja już bym naprawdę już dawno miał jakieś oznaki. No zobaczymy. Właśnie się teraz okaże. A monety z elektronu, one były trwałe? Czy... Tak, to jest tak samo. No jest ta domieszka tylko z srebra, ale ona jest mniejsza w proporcji niż złota. Ale zdecydowanie trwałe monety, one sobie też w ziemi jak sobie leżą i się wyciągnie taką monetę z elektronu, wystarczy przetrzeć palcami i jest piękna, błyszcząca. To jest to świetne, co jest w złocie, że można powiedzieć niemalże nie patynuje, w ziemi może sobie leżeć i to jest właśnie ta magia wyciągnięcia złotej monety, która od razu błyszczy, bo srebrna to zawsze zajdzie jakimiś tlenkami miedzi, mimo co o innych materiałach, ale złoto to jest złoto. A nasze są z czego robione? Współczesne? Nasze, tak, groszówki, no to znowu mamy stop wielu metali i więc to jest takie i miedzi, i cynku, i to jest takie to między bliżej mosiądzowi ta moneta. Było przez te, co były ostatnio, pojawiły się nowego typu monety, to one tylko są platerowane, w środku jest jakieś żelastwo, a tylko ma warstwę wierzchnią ma z lepszego materiału. Więc to są głównie w okolicach, powiedzmy, miedzioniklu w tego rodzaju stopy. Ale są bardzo trwałe, trudno ścieralne stopy. Chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o te stopy, które się wykorzystuje do bicia monet. No to istotą jest w przypadku monet obecnie, żeby one były
ten materiał był tani i trwały, nie? Żeby właśnie mogły z tego biegu nie musiały być wycofywane, nie niszczyły się, jak ktoś je wrzuci znowu do ziemi a ktoś inny znajdzie, że nie trzeba było tej monety wyrzucać albo niszczyć. Trzeba pamiętać, że szczególnie w przypadku monet jedno-dwugroszowych, których ich wartość jest niższa niż koszt materiału zużytego na ich wyprodukowanie. Dlatego też, no bo jakby się chciało sprzedać w skupie monety jedno-dwugroszowe, to się więcej uzyska za nie w skupie złomu, niż są warte. Oczywiście żaden skup tego nie przyjmie, bo to jest a złotówki to koszt wybicia złotówek już są objęte, nie da się tego wyliczyć, jest objęte tajemnicą, ale na pewno już tu kruszec jest, też jakieś stopy w miedzi, niklu, tak, to jest z takich materiałów. A w jakiej monecie płacono święto Pietrze? W uniwersalnej, zazwyczaj dla danej epoki. Ale mogła być płacona w tym denarze chrobrego? Na przykład? Tak, w jakikolwiek. Tu chodziło o srebro. W tych czasach wcześniejszych to chodzi o to, żeby to były monety srebrne. Ale zazwyczaj w tych znowu, bo to mówimy o transakcji znowu wyższego rzędu. Więc jeżeli państwo dane nie dysponowało monetami grubszymi, tak jak w XIV wieku na terenie Polski głównie tymi monetami grubszymi były grosze praskie wybite w Czechach i one służyły do tych zawierania transakcji takich grubszych, tak to nazwijmy, albo dukaty, których nie były bite. Mamy jeden egzemplarz, tylko znany jednorazową emisję monety złotej, ale floreny florenckie obiegały wtedy. I te monety głównie służyły do płacenia, chociaż nie zawsze, bo za czasów Mieszka III właśnie wypłacono to święto Pietrze, wypłacono tymi monetami wprowadzonymi w czasie reformy Mieszka III, które były zdecydowanie z gorszego srebra i do tej skargi oczywiście popłynęły z drogą powrotną, że plewami jest płacona taka ważna danina. Także starano się obejść to, ale pilnowano bardzo, żeby to była moneta jak najlepszego kruszcu. Tak właśnie myślałem, że raczej Watykan sobie będzie pilnował tego, żeby to dostać. No zdecydowanie. To. Tak.